Problem z młodym pokoleniem, pokolenie Y, czyli problemy z pokoleniem cyfrowym, osób, które wyrosły już z dostępem do komputerów, do internetu. Ktoś ostatnio trywializował ten problem mówiąc, słuchajcie, jak świat światem, starsi zawsze mieli problemy z młodszymi, więc całe to gadanie o pokoleniu Y, o milenialsach i tak dalej, to jest tak naprawdę niczym innym, jak zwykły konflikt pokoleń. Być może jest tak, jak on powiedział, być może coś jest na rzeczy, Prawdopodobnie jak to zwykle w rzeczywistości, prawda leży gdzieś pośrodku. Tak czy inaczej, faktycznie widzimy w tej chwili na rynku pracy napięcia, które moim zdaniem są inne niż te napięcia, których byliśmy udziałem 20 czy 30 lat temu. Mianowicie starsze pokolenie, pokolenie osób, które zwykle zarządza firmami, które wyrosło w PRL-u, spotyka się z ludźmi młodszymi, którzy wyrośli w świecie cyfrowym. W świecie tak naprawdę, bo globalnie mieli dostęp do zasobów globalnych i są osobami, którymi bardzo trudno jest zarządzać metodą nakazowo-rozdzielczą, strachem, groźbą. Tak naprawdę okazuje się, wiele badań na to, pokazuje, na to wskazuje, że są to osoby, które chętnie pójdą za charyzmatycznym liderem, który będzie dla nich autorytetem, natomiast raczej nie poddadzą się silnej ręce szefa. Mój serdeczny znajomy profesor Jan Fazlagicz w jednej ze swoich, ze swoich książek o zarządzaniu napisał o tym, że tak parafrazuję, poistując yy, dokładnie, że zarządzanie osobami z obecnego pokolenia to przypomina zarządzanie stadem kotów. Kotu nie możesz niczego rozkazać, musisz się niejako dopasować do stylu funkcjonowania kotów, żeby nimi zarządzić. I co to myślą, cię, pozostawiam, mając. Pokolenie Y, młodsze pokolenie, frustrując się, że trudno jest nimi zarządzać, pomyśl o tym, że masz przed sobą kota czy stado kotów i poszukaj takich metod, jakie będą skuteczne, żeby zarządzić stadem kotów.